A powiedz, na czym polega praca reżysera? Kiedyś bym powiedział, że na cierpliwości. A teraz? Na śpieszeniu się. Dobrze. Proszę bardzo. Kamera. Akcja. Jeżeli potraktować literaturę bardzo poważnie, to literatura jest alternatywną rzeczywistością. W związku z czym to nie jest, że tak powiem, rozmowa z faktem literackim, tylko to jest rozmowa z faktem życiowym. No bo jeżeli ktoś coś napisał, no to musiał przeżyć. Stop kamera! Szybki dubel, ale ten był bardzo dobry, mówię. Jak będzie pan widział kamerę, to znaczy, że kamera widzi pana. A jak pan jest tu, to kamery pan nie widzi. Bo zasłania tutaj ten, co jedzie. Więc musi pan się idealnie wpasować w ten przestrzeń. No czasami się improwizuje, ale generalnie film, jak robisz 20 dni, musi być przygotowany i musi być w głowie. Ta improwizacja bardzo często, no jest scena napisana, ona istnieje, jest masz ją napisana, no ale siadamy na naradę i wtedy improwizujemy na bazie sceny i wtedy jest ta improwizacja, jak ją zacząć, prawda? No w scenariuszu nie było, że cztery osoby idą. Proszę bardzo, kamera. 2, 6, 5. Akcja. Przede wszystkim trzeba mieć wiedzę taką, powiedziałbym, o sztuce, literaturze i wiedzę życiową, no, czyli parę razy się trzeba potknąć, prawda, nabić sobie parę guzów, prawda, i mniej więcej patrzeć na świat przez pewne typy charakterologiczne, przez konflikty, przez relacje międzyludzkie i mieć własny pogląd na ten temat. No. Ale jest coś na rzeczy, bo jak właśnie byłem w tym licealistą, do którego chcę, żebym teraz mówił, to powiedziałem mojemu przyjacielowi na podwórku szkolnym, że chcę zostać reżyserem. I powiedział, słuchaj, to jest strasznie nudny zawód. Musisz każdemu pokazywać, gdzie ma stanąć.